Cześć! W tym filmie pokażę Ci 6 sposobów na to, jak dzięki tworzeniu i rozwijaniu stron internetowych możesz zarobić. Te sposoby możesz wdrożyć już teraz. A co więcej, podzielę się z Tobą tajnikami na to, jak skutecznie promować Twoją stronę w internecie, a na koniec dostaniesz ode mnie bonus. Sposób pierwszy. Dołączenie do programu partnerskiego Now. Sposób wybierany przez wielu, a szczególnie specjalistów tworzących strony, youtuberów czy blogerów. A jak to działa? Już Ci mówię. Przystępując do programu partnerskiego, otrzymasz spersonalizowany link afiliacyjny. Taki link możesz umieścić na swoim blogu albo w nakręconym przez Ciebie filmie. W momencie, gdy klient skorzysta z Twojej rekomendacji, czyli wybierze i zbuduje stronę w kreatorze Now, a następnie po okresie testowym zdecyduje się opłacić fakturę na kolejny miesiąc, Ty otrzymasz jednorazową prowizję. To działałoby jak dochód pasywny. Czyli dzięki raz wykonanej pracy możesz zarabiać długoterminowo, podziwiać owoce swojej pracy. Ta z kreatora Now z Twojego polecenia, tym większą otrzymasz prowizję. Dodaj do swojej oferty tworzenie stron w kreatorze Now. Możesz wykorzystać narzędzie, aby zaoferować usługi tworzenia stron internetowych klientom, którzy nie mają czasu na samodzielne budowanie witryny. A przy tym pamiętaj, żeby zacząć promować swoje usługi na marketplace'ach dla wykonawców usług cyfrowych, takich jak platforma Partners. A jak dołączyć do Partners? Dowiesz się z tego linku. Wykorzystując kreator Now oparty na technologii AI, możesz zbudować profesjonalnie wyglądającą stronę bez zaawansowanej wiedzy technicznej. To idealne rozwiązanie dla początkujących twórców stron internetowych. Kreator Now dzięki sztucznej inteligencji tworzy spersonalizowane teksty oraz pozwala na dostosowanie strony do potrzeb klienta dzięki szerokiej bazie zdjęć. Trzeci sposób to oferowanie opieki nad stroną. Wiele osób potrzebuje kogoś, kto zadba o ich witrynę, ponieważ sami nie mają na to czasu. Regularna opieka nad stroną może być dla nich wygodnym rozwiązaniem, a dla Ciebie dodatkowym źródłem dochodu. Czwartym sposobem jest dodanie do Twojej oferty usług content marketingu. Przykładowo, możesz zaoferować regularne publikowanie artykułów blogowych dla swoich klientów. Proponując usługi takie jak pisanie i publikowanie kilku artykułów miesięcznie, nie tylko wzbogacisz treść ich stron, lecz także poprawisz ich widoczność w wyszukiwarkach internetowych. Piąty sposób – prowadzenie mediów społecznościowych. Kolejnym źródłem dochodu może być oferowanie usług prowadzenia profili w mediach społecznościowych. Możesz zaoferować klientom kompleksową usługę prowadzenia ich kont w mediach społecznościowych, w tym tworzenie i optymalizowanie profili, planowanie oraz publikowanie treści, a także zarządzanie kampaniami reklamowymi. Dzięki tej dodatkowej usłudze klienci będą mogli skupić się na swoim biznesie. Podczas gdy Ty zadbasz o ich obecność online, publikując regularne posty oraz dbając o interakcje z użytkownikami. Usługa monitorowania widoczności strony jest kluczowa w kontekście SEO. Dzięki tej usłudze możesz na bieżąco śledzić pozycję strony klienta w wynikach wyszukiwania, analizować jej widoczność oraz monitorować działania konkurencji. W tym celu możesz skorzystać z automatycznego narzędzia Rank, które ułatwia systematyczne śledzenie kluczowych wskaźników i zapewnia dokładność raportowania. Dzięki Rank, koniec z grzebaniem głęboko w raportach. Aby dowiedzieć się, jak radzi sobie witryna Twojego klienta. Dzięki raportom Twoi klienci będą widzieli realne postępy i ocenią skuteczność podejmowanych działań. Już znasz 6 sposobów na to, jak zarabiać online dzięki tworzeniu i rozwijaniu stron internetowych. Jak jednak zawrzeć umowę z klientem? Taka umowa powinna jasno określać istotne warunki współpracy, takie jak strony umowy, zakres usług, terminy, wynagrodzenie, prawa autorskie i licencje, czyli ustalenie, kto będzie właścicielem praw autorskich do stworzonej strony oraz czy klient otrzymuje pełne prawa do jej użytkowania. Wyjaśnienie tych kwestii na początku współpracy zapobiegnie przyszłym konfliktom. Obowiązki klienta, to znaczy wymagania wobec klienta, takie jak dostarczenie materiałów, tekstów, zdjęć na czas oraz współpraca w trakcie realizacji projektu. Określ jasno, czego oczekujesz od klienta, aby projekt mógł być realizowany zgodnie z planem. Zmiany w projekcie. Procedura zgłaszania i akceptowania zmian w projekcie oraz ewentualne dodatkowe koszty z tym związane.
zdefiniowanie, jak będą obsługiwane zmiany i dodatkowe prośby klienta, zapobiegnie nieporozumieniom. Rozwiązanie umowy. Warunki i procedura rozwiązania umowy przez każdą ze stron. Określ, w jakich sytuacjach umowa może być rozwiązana i jakie są z tym związane konsekwencje. Postanowienia końcowe. Dodatkowe postanowienia, które mogą być istotne dla obu stron, takie jak klauzula dotycząca ewentualnych sporów i ich rozwiązywania. Upewnij się, że umowa jest kompletna i zawiera wszelkie niezbędne informacje. No dobrze, już znasz sposoby na zarabianie, ale jak wycenić te usługi? Przychodzimy z pomocą. Przygotowaliśmy dla Ciebie cały rozdział w e-booku, do którego link znajdziesz pod tym filmem. Już wiesz, jak zarabiać na usługach cyfrowych. Teraz wykorzystaj te umiejętności w praktyce, przyciągnij nowych klientów i buduj swoją obecność w sieci. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o zarabianiu na stronach internetowych, zasubskrybuj nasz kanał. Masz jakieś pytania? Śmiało napisz komentarz pod tym filmem. Dzięki, do zobaczenia, cześć! Thank you.